Kolejna rozmowa przed nami w Republice. Dzień, Michał Wielonek. Kłaniam się Państwu po raz kolejny. Tym razem w studio mój i Państwa gość Cezary Gmy z publicy Statygonika do Rzeczy. Dzień dobry, Panie redaktorze. Dzień, Dzień dobry, do witam Państwa. Panie redaktorze, jak czytamy w Die Welt, Rosjanie mieli szpiegować za pośrednictwem rur na Morzu Bałtyckim. Chodzi o Nord Stream. Czy rury na Morzu Bałtyckim miały służyć nie tylko do transportu gazu? Takie pytanie stawia niemiecki dziennika. W zasadzie portal tego dziennika to jest szokująca informacja dla pana. Nie, nie jest szokująca i nie jest informacją nową. a Dlatego o tym, o tym, że. A już w momencie, w którym budowano Nord Stream 1, a potem również kiedy budowano Nord Stream 2, było wiadomo, że wzdłuż jest układana linia światłowodowa. A, przeciwko czemu zresztą Polska swojego czasu a, protestowała, m, dlatego że to a, też istniały podejrzenia, że ta linia światłowodowa będzie służyć nie tylko do a, wysyłu a, czy też przesyłania dałodnych między Rosją a Europą a Zachodnią, ale może być używana również do innych celów, między innymi do a, kontrolowania marynarek wojennych a, operujących na Morzu Bałtyckim. Przypomnijmy, że. Obok floty Dalekiego Wschodu, floty czarnomorskiej, flota bałtycka, rosyjska flota bałtycka jest najważniejszą z flot rosyjskich, taką flotą, która może operować globalnie. I oczywiście dla Rosjan, informacje o tym, jak działają. Jednostki, czy to marynarki wojennej Polski, czy bardzo dobrej szwedzkiej marynarki, czy marynarki fińskiej, były informacjami, są nadal informacjami kluczowymi, a w szczególności po rozszerzeniu Sojuszu Północnoatlantyckiego o Szwecję i Finlandię. A te dwa kraje to są kraje, które rzeczywiście bardzo dobre siły morskie posiadają. Zwłaszcza szwedzka marynarka wojenna uchodzi za najsilniejszą marynarkę na Bałtyku, i w momencie, w którym w tej chwili mamy. A, do czynienia z sytuacją, że de facto po rozszerzeniu NATO to te dwa wspomniane kraje, Bałtyk stał się wewnętrznym morzem natowskim, gdzie tak naprawdę flota bałtycka została zamknięta w głównej bazie marynarki wojennej, właśnie bałtyckiej, która się mieści w Bałtyjsku, ale też trzeba pamiętać o tym, że z również marynarka rosyjska może operować na Morzu Bałtyckim, czy też szerzej na wszystkich morzach świata, bo jak wspomnieliśmy, jest to flota, która od wieków operuje, bo przypomnijmy sobie, że w czasie wojny rosyjsko- Japońskiej, a to właśnie flota bałtycka dopływała do tego, żeby um, opływając rzeczywiście kawał drogi, opływała, żeby um, wspomóc odcięte siły rosyjskie, które były w Kurszimie um, odcięte. Więc to pokazuje, że już wówczas na początku XX wieku ta flota operowała globalnie. No, pytanie jest zasadne, na ile te informacje Federacja Rosyjska mogła wykorzystać. Czy my gdzieś mamy takie symptomy, sygnały, że rzeczywiście z tym, raportów, które wpadły w posiadanie strony rosyjskiej, no one zostały w jakiś sposób użyte, czy pan napotkał się z takimi no, znakami, które by na to wskazywały? E, nie, nie spotkałem się z takimi znakami. No oczywiście to jest kwestia działalności kontrowywiadoczej. Mam nadzieję, że nasza a nasze dwa kontrwywiady, jeden cywilny operujący w ramach Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, drugi służba kontrwywiadu e, wojskowego, że jakieś informacje na ten temat e, posiadają. No, no, patrząc panie redaktorze, kto stoi dzisiaj na czele służby kontrwywiadu wojskowego, a mówię tutaj o pułkowniku duszy, który dążył do tego zbliżenia. Wice szefem tak. wice szefem tak. No, no, tak, tak w kierownictwie jednak y, y, służby no dąży. Do tego zbliżenia z Federacją Rosyjską, to stawia pod znakiem zapytania. No, no, oczywiście dlatego, że jeżeli chodzi o nasz rejon zainteresowania, czyli wszystko, co dzieje się od mierze i wyślane już po Szczecin. I oczywiście w głębi morza. To oczywiście było przedmiotem zainteresowania naszych służb kontrwywiadowczych w czasach poprzedniego gabinetu i to bardzo intensywnego rozpracowywania zarówno wywiadowczego, jak i kontrwywiadowczego. Wiemy, że Rosjanie też operują na terenie Polski. Wiemy, że mieliśmy do czynienia z szpiegami rosyjskimi, którzy między innymi operowali w województwie pomorskim. Ludzie, którzy po prostu przenikali na teren Polski z Kaliningradu. A czasami są to również tak zwane nielegalowie, czyli ludzie, którzy pracują poza strukturami rezydentury Wywiadu Rosyjskiego, ulokowanej czy to w ambasadzie Rosyjskiej, czy w rosyjskich konsulatach. Ale to panie redaktorze, gdzie tutaj leży problem właśnie ochrony tych wrażliwych danych? No bo w jaki sposób strona Rosyjska weszła w posiadanie tych informacji? A... Tak, ale to jeżeli chodzi o działalność wywiadowczą rosyjską, to nie jest tylko ten wywiad, który nazywamy wywiadem elektronicznym, to jest cała masa metod wywiadowczych, zarówno tak zwanych sigintowych, jak i os osintowych, czy humintowych, to są pojęcia mówiące o wywiadzie białym, o wywiadzie klasycznym przy pomocy agentury czy wywiadzie właśnie elektronicznym i te informacje, które które pozyskują Rosjanie? Oczywiście pozyskują również ze środków e, elektronicznych, których, mogło, których e, użycie mogło być zaplanowane przy budowie e, Nord Stream 2. No bo on oczywiście ciągnie się e, przez kawał Morza Bałtyckiego od Półwyspu e, Jamalskiego aż do Greiswaldu, Wobec czego zainstalowanie na takiej rurze dodatkowych urządzeń, które na przykład by rejestrowały ruch okrętów e, podwodnych. No Jak wiadomo, okręty podwodne są. A bronią XXI wieku, choć rzeczywiście były wykorzystywane od pierwszej wojny światowej, to jednak mimo wszystko flota, a zwłaszcza flota podwodna atomowa rosyjska, to jest główna pięść rosyjskich sił zbrojnych obok broni rakietowej. Także, która to broń rakietowa, w momencie, w którym jest na lądzie, jest dość łatwo tak naprawdę wykrywalna. Natomiast wykrycie zanurzonego okrętu podwodnego, no to polecam akurat bardzo dobry pod z tym względem a film Polomowania na Czerwony Październik, gdzie pokazuje warunki wo wojny podwodnej, naprawdę z dużym realizmem. Też jeszcze z Szonem Konerem w roli głównej, jeżeli tak, dobrze pamiętam. Tak, tak, według Connera. powieści Klansego. Panie redaktorze, to zostawmy ten temat, bo chciałem też zapytać o to, co dzieje się w naszej krajowej polityce. Zapowiedzi no, neutralizacji prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego mamy wniosek o właśnie takie działanie. Czym zawinił Adam Glapiński, że podejmował? Są te próby. No o tym zresztą mówił Donald Tusk w toku kampanii wyborczej, że przyjdą silni ludzie i będą wyprowadzać z instytucji. Ta sprawa nie dotyczy tylko i wyłącznie banku centralnego 13 grudnia ubiegłego roku mamy do czynienia de facto nawet nie spełzającym, a kroczącym zamachem stanu, no jeżeli przypomnimy to, co do tej pory wy, wydarzyło się w telewizji polskiej, czego sam jestem ofiarą. A jeżeli zobaczymy to, co dzieje się w prokuraturze tak, i w sądownictwie. To tylko i... wejdę w słowo, bo jaki jest teraz pana status? Jestem korespondentem telewizji polskiej w trakcie likwidacji no. do wypowiedzenia do końca kwietnia, a jeszcze oficjalnie jestem pracownikiem TVP, ale zwolnionym ze świadczenia pracy. Natomiast no, rzeczywiście jest, jeżeli chodzi o samego Adama Glapińskiego, to to jest coś bardzo, bardzo niebezpiecznego, dlatego że to jest tak naprawdę zamach na to, co jest częścią polskiej suwerenności, której nie przekazaliśmy jeszcze Unii Europejskiej, a mianowicie polityka pieniężna. I to jest coś, co rzeczywiście jest solą wokół wielu europejskich elit, dlatego że to a silna złotówka, silna, raz silniejsza, raz słabsza, ale właśnie ta polityka prowadzona przez Adama Glapińskiego pozwoliła Polsce przeżyć między innymi kryzys COVID, czy poprzednie kryzysy, czy te kryzysy, które są związane z toczącą się wojną na Ukrainie. I to, że my mamy tą złotówkę, dawało nam naprawdę bardzo dużą przewagę nad tymi krajami, które są w strefie euro, co doskonale widać było po przykładzie greckim no, dla Greków, ale również dla Włochów. No, przypomnijmy, że Włochy jeszcze w latach 70. ubiegłego wieku miały gospodarkę porównywalną z gospodarką niemiecką, jeżeli chodzi o jej wielkość i znaczenie. A po wprowadzeniu euro ta gospodarka potwornie osłabła i dzisiaj jest cieniem samej sobie. Same... Na, na korzyść, jak rozumiem, Berlina, żebyśmy. My, Tylko jako dwa kraje, kraje do... w tej chwili z, profitują z posiadania wspólnej waluty. Jednym z tych krajów jest Niemcy, drugim krajem jest Holandia. No oczywiście można też mówić że na spekulacjach zarabiają te najmniejsze kraje Unii Europejskiej, jak na przykład Luksemburg ale dla wszystkich pozostałych krajów m, brak możliwości prowadzenia własnej polityki pieniężnej skończył się tak naprawdę a, tragicznie a, włosi a, rząd premier meloni ale wcześniej doświadczał tego również że premier berlusconi są poddawani naciskom, a między innymi ze względu na bardzo duże zadłużenie no, grecja była zadłużona do tego stopnia że nawet na łamach niemieckich mediów a, pojawiła się propozycja bardzo bezczelna żeby grecy oddali jedną ze swoich wysp w zamian za umorzenie długów. I potem oczywiście Niemcy ogłosiły, że wprowadzają plan pomocowy dla Grecji, tylko że Niemcy nigdy nie były, nie są i zapewne niestety nie będą świętym Mikołajem, wbrew temu, co czasami sami o sobie sądzą. Czy wie pan, ile Niemcy na czysto zarobili na pomocy Grecji? To jest 8 miliardów euro, na czysto. Eee, więc obłowili się jeszcze na Bieda. Ja, jak to jest, że to właśnie jest jeden kraj w Unii Europejskiej, który zazwyczaj najmocniej korzysta na wszelkiego rodzaju mechanizmach, tych, które są wdrażane w polityce e, Brukseli? Dlaczego to Niemcy są tym głównym beneficjentem w Unii Europejskiej? Jak to się dzieje? E, Niemcy wyciągnęły wnioski z przeszłości, a konkretnie wyciągnęły wnioski z tego, co się działo w latach 1914-1918, a potem w latach 1939-1945. Trzeba powiedzieć, że obie wojny światowe Niemców bardzo dużo kosztowały i doszli do wniosku, że jeżeli chcą zdobyć dominację w Europie, to powinni zastosować inne środki niż środki wojenne. Wobec czego polegając w dużej mierze na pieniądzach pochodzących ze Stanów Zjednoczonych, bo to Niemcy były głównym beneficjentem planu Marszala, rozpędziły swoją gospodarkę, która już w latach 70. była światową potęgą, a symbol Made in Germany stał się symbolem jakości. I Dzisiaj to też trzeba powiedzieć, jest to melodia przeszłości. Niemiecka gospodarka kurczy się, jest to, jeżeli chodzi o kraje wysoko rozwinięte, kraje wchodzące w skład OECD, to jest to jedyna gospodarka, która notuje recesję. Właściwie nie ma dnia, żebym nie czytało o jakimś spektakularnym bankructwie niemieckiej firmy albo wyprowadzeniu produkcji zagranicznej. No teraz dzisiaj przeczytałem, że jedna z takich pereł w koronie gospodarki niemieckiej, firma Stilno znana m.in. z produkcji narzędzi, przede wszystkim pił łańcuchowych, wynosi swoją produkcję, proszę uważać, do Szwajcarii. No, nawet jeżeli Szwajcaria okazuje się korzystniejszym miejscem do prowadzenia biznesu, kraj, który nie jest członkiem Unii Europejskiej, aczkolwiek nie będą członkiem Unii Europejskiej, Szwajcaria uzyskuje gigantyczne Profity również dzięki temu, że zachowała frankę szwajcarskiego. Panie redaktorze, no dobrze, ale to czy wobec tego, tej kurczącej się gospodarki niemieckiej. Polska może w jakiś sposób tę sytuację wykorzystać? Już wykorzystuje to. To też właściwie jest od dłuższego czasu. Niemieckie media, zwłaszcza te media, które interesują się gospodarką, donoszą o przenoszeniu produkcji do Polski. To są też, no Polska jest, my niby nie jesteśmy potęgą motoryzacyjną, bo nie mamy żadnej swojej własnej marki samochodu. Natomiast jeżeli pan popatrzy na te firmy, które produkują na potrzeby, Niemieckiego przemysłu motoryzacyjnego, to jesteśmy potęgą motoryzacyjną. No, między innymi produkujemy elementy silników, produkujemy fotele samochodowe, produkujemy całą masę innych rzeczy, które składają się na wyposażenie samochodu. Mógłbym powiedzieć, że właściwie gdyby te części do kupy zlepić, to pewnie można byłoby jeden cały samochód złożyć. To jest naprawdę sporo. I a, Niemcy też wiedzą, że w Polsce przynajmniej zarządów prawa i sprawiedliwości niezależnie od tego, co wypisywali na temat a, polski w swoich gazetach. To jednak nie było żadnej ucieczki kapitału niemieckiego z Polski, wręcz przeciwnie warunki inwestowania. W Polsce dla Niemców były bardzo dobre do tego stopnia, że no, nie wiemy, czy dojdzie do realizacji tej inwestycji. Mam nadzieję, że dojdzie. No Intel jest, co prawda, firmą amerykańską, ale to jest pomyślane budowa fabryki Intela jest pod Wrocławiem jest kompatybilna z budową fabryki Intela w Magdeburgu w wschodnich Niemczech i tutaj ciekawostka. To nie Polska jest podwykonawcą Magdeburga, tylko na odwrót. Magdeburg będzie produkował elementy, które będą się składały na cały produkt, który będzie składany w Polsce. Także tutaj też mamy do czynienia z pewną rodzaju przewagą, ale też o tym się nie wie, ale polskie firmy też inwestują w Niemczech i to inwestują w obszarach, które wydawałoby się, że są nie do pozbicia. Ale to jest znaczący wzrost poziomu tych inwestycji? Tak, bardzo znaczący, no, jeżeli wymienimy na przykład powstające polskie cementownie w Niemczech czy a, taką potęgą, a, pan pewnie, zapewne nie słyszał o firmie, która się nazywa TZMO, Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych, a to jest firma, która ma swoją fabrykę a, w niedaleko Stosunkowo na Berlina i jest a, potęgą w dziedzinie produkcji a, środków opatrunkowych, ale również a, na przykład pieluch czy podpasek dla Kobiet. I to się rzeczywiście dobrze sprzedaje, dlatego że chociaż to nie jest marka globalna, taka jak Pampers, dajmy na to czy, czy inne marki amerykańskie, to jednak mimo wszystko znaleźli sobie niszę na rynku. Jeżeli popatrzymy na to, jak rozwija się Orlen Deutschland, no to jest rzeczywiście duża ekspansja. No dość powiedzieć, że Orlen w Niemczech prześcignął Jeepa, czyli firmę globalną, a no, dawniej o wiele, wiele Większej pozycji rynkowej w Niemczech i zaczyna ścigać się z tymi największymi, takimi jak BP, Shell czy francuski Total. A, o o jest... ile oczywiście kierunek rozwoju Orlenu zostanie zachowany pod nowym kierownictwem? Miejmy nadzieję, że zostanie zachowany, dlatego, że to jest czysty biznes. Polacy nauczyli się prowadzić biznes w Niemczech. Jeżeli chodzi o Orlen, to to, co zrobiono za czasów Daniela Obajtka, to zaczęto przeprowadzać. Orlen z niszy, jaką były stacje niskokosztowe do stacji rangi Premium. Wobec czego to no świadomie wymieniłem tutaj takie potęgi jak Shell czy BP czy Total. A jeżeli pan pojeździe sobie na stację Orlenu pod Berlinem jadąc A10, no to Niemcy, którzy tam zajeżdżają, mówią, że stacja Shell, która jest po przeciwnej stronie autostrady, jest zdecydowanie gorsza i wypada się z tym tylko zgodzić. Byłem, byłem ostatnio w Berlinie, ale akurat nie, nie przejeżdżałem obok Orlenowskiej stacji. No w rzecz tej rzecz. chwili trwa rebranding, rzeczywiście trwa przenoszenie. Orlen występował, co było błędem jeszcze, z popełnionym za czasów platformy pod marką Star, zamiast promować własną markę. I e, no, Niemcy mówią, że te stacje rzeczywiście są e, bardzo dobre. Do... To, co zawsze Niemców e, zadziwia na e, Orlenie, dwywa takie elementy, jak pytam moich niemieckich znajomych, co im się najbardziej podoba, to e, za, oczywiście zaopatrzenie w stacji nie tylko w, w produkty paliwowe, ale również na przykład spożywcze. Ale to, co o sobie bardzo cenią, co jest rzadkością, to są darmowe toalety oraz to, że e, szczotka do mycia szyb jest na długim kiju, a nie na krótkim, wobec czego jest łatwiej umyć szybę na taką szczotkę. Panie redaktorze, bo mamy pół minuty do końca to chciałem zapytać o pana niemieckich kolegów, dziennikarzy, kiedy na ofie rozmawiacie w temacie reparacji wojennych od Niemiec, jak, jak oni do tego podchodzą? To oni podchodzą do tego, takie całe, całe społeczeństwo Niemiec, są przeciwni, dlatego że w Niemców mówiono, że oni mają takie słowo Aufarbeitung, co oznacza, że przepracowali przeszłość. Przeciętny Niemiec nie wie, co się działo w latach 1939 45 w Polsce. Kultywuje mit tak zwanego rycerskiego Wehrmachtu, a skala terroru, jakiej była, jakiemu była poddana Polska, jest nieznana. Teraz pojawiły się pewnego rodzaju elementy, które troszeczkę ten obraz zmieniają, bo to głównie zmienia się go przez kulturę pojawiły się dwa bardzo dobre e, filmy niemieckie. Ja już byłem zdumiony, bo one są bardzo okrutne w stosunku do e, Niemiec. E, jeden film to jest, e, to po polsku jest chyba w naszym niemieckim domu się to nazywa, po niemiecku się nazywa Deutsches Haus, jest również e, w Polsce. E, ten film obecny na platformach streamingowych Polecam, bo to jest film o pierwszym procesie frankfurckim załogi Auschwitz po prostu. A, I tam rzeczywiście wątek polski odgrywa dość sporą ro rolę. Wreszcie Niemcy dowiadują się, że w Auschwitz zginęli nie tylko a, m, obywatele polscy narodowości żydowskiej, ale również etniczni a, Polacy. A drugi film to niestety no jest tak brutalny w stosunku do Niemiec, a, że nie została nawet udostępniona jego wersja anglojęzyczna na serwisie na niemieckim Netflixie. Jest to film, który się nazywa Bond, Starzy Przyjaciele, Nowi Wrogowie i opowiada o tym, jak a, ss -manie i gestapowcy, m.in. innymi o tym, a tworzyli niemieckie służby a specjalne. Jak robili wszystko, żeby nie doprowadzić do tego, żeby nie doszło do rzeczywistego rozliczenia. Niemcy ten rachunek krwi mają niezamknięty. Problem polega na tym, że sami o tym niestety nie wiedzą. No i problem polega na tym, że z naszej strony padają słowa i deklaracje, że jednak z formalno-prawnego punktu widzenia ten, ten temat jest zamknięty. Mówił o tym premier chociażby w Berlinie podczas swojej ostatniej, niedawnej wizyty. Pięknie Dziękuję, stawiamy kropkę. Cezary Gomes publicysta Tygodnika do Rzeczy był razem z nami. Bardzo dziękuję. Ja Państwa zapraszam już za chwilę serwis informacyjny, który poprowadzi Łukasz Żmuda. Pozostańcie Państwo z Telewizją Republika.